Witajcie po dwutygodniowej przerwie. Ostatnio prezentowaliśmy Wam mikroskop. Było to całkiem niezłe zainteresowanie. Także dzięki za to. Dzisiaj mamy zupełnie inne urządzenie Wam do pokazania. Może kolega powie parę słów. Urządzenie, które chcemy dziś zaprezentować, to Flan Repeater firmy MediaTek. Nazywa się dokładnie MT4212. Jest to urządzenie, które pozwala nam zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w miejscu, gdzie brakuje nam tejże sieci. Dokładnie tak. Podłączamy urządzenie do gniazdka elektrycznego w miejscu, gdzie dociera sygnał z routera. Konfigurujemy w bardzo prosty sposób za pomocą przeglądarki internetowej urządzenie. Nie ma żadnych dodatkowych kabli, zero jakiejkolwiek filozofii. Urządzenie działa i pozwala nam się cieszyć świetnym zasięgiem w każdym miejscu w domu. Zgadza się. Kolega teraz przedstawi techniczne. Może najpierw samo urządzenie, czyli Flan Repeater. Jest o tyle ciekawe, że można podłączyć dwóch gniazdka. Zależy jak masz je zamontowane. Jeżeli masz zamontowane poziomo, to montujemy poziomo. Jeżeli plenowo, to możemy zmienić położenie tego urządzenia. Czyli tego uchwytu. Może później pokażemy to bliżej. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Dokładnie tak. Wygodne. Praktycznie wygodne. Dobra, dalej mamy kabel. To się przydaje w momencie, kiedy przypuśćmy masz telewizor, jakiś smart TV, który potrzebuje połączenia internetowego, a nie masz Wi-Fi na USB dedykowanego do danego urządzenia. Także to po prostu podłączamy do gniazdka, podłączamy kabel i do tego urządzenie, przykładowo telewizor. I wszystko ładnie działa. To jest puste, już się wie to wszystko. Jeszcze warto powiedzieć, że Flan Repeater obsługuje sieci w standardzie 802.1 BGN do 300 megabitów na sekundę. Myślę, że to całkiem niezła prędkość. Większość routerów, czyli repeaterów ma 150 MB. Okej. Jeżeli chodzi o instalację danego urządzenia, to pokażemy Wam na przykładzie po prostu programu dołączonego do tego. Powiem teraz jeszcze na koniec, jak wygląda konfiguracja takiego urządzenia. Konfiguracja urządzenia sprowadza się do kilku prostych kroków. Najpierw łączymy się z naszym repeaterem poprzez sieć bezprzewodową. Tu już mamy połączenie Wi-Fi repeater. Następnie wpisujemy jego IP, czyli 192.168.10.1. Otwiera nam się panel konfiguracyjny. Klikamy Setup Wizard. Wybieramy nas interesującą opcję, w tym przypadku Wireless Repeater Mode. Klikamy na Dalej. Klikamy Repeater One Key. Pokazuje nam się lista opcji, z którymi możemy się połączyć. Klikamy w tym przypadku HTC Shorty. Klikamy dalej. Wpisujemy po prostu hasło. Apply and reboot. Potwierdzamy. Teraz nasz repeater się resetuje. W ciągu 60 sekund powinniśmy mieć już połączenie z tym routerem, którego wybraliśmy wcześniej. I będzie to połączenie dużo lepszej jakości. Myślę, że w miarę wyjaśniliśmy Wam co i jak działa, także zapraszamy do naszych filmików. I dzięki. To wszystko. Pozdrawiam. Na razie.